Dziewiąta kolejka drugiej ligi. Jesteśmy w Częstochowie na meczu Skry ze Stalą Stalowa Wola. Tadeusz Danisz, witam Państwa serdecznie na to spotkanie. Zapraszam. Dwie drużyny, które spisują się poniżej chyba oczekiwań, zwłaszcza w ostatnich tygodniach. Możemy mówić o gościach w ten sposób. Goście na biało, gospodarze natomiast w swoich błękitno-granatowych strojach. No i w tym momencie rozpoczęliśmy mecz. Wybił piłkę i teraz... Holik, dośrodkowanie! Tomasz Dziubiński był tym pierwszym Polakiem, który wpisał się na listę strzelców w Lidze Mistrzów. Dzisiaj jego syn występuje na boisku Skry Częstochowa. No a teraz gospodarze obejmują prowadzenie. Krzysztof Napora może się cieszyć, no i jego koledzy również. To nie było łatwo, teraz może być prościej. No. Stelmach już tam na prawą stronę. Czy coś z tej akcji wyjdzie? W białych strojach ofiarnie do samego końca. Teraz uderzenie, kolejna próba Michała Trąbki. Podjął decyzję sędzia główny o tym rzucie wolnym. No i który mógł teraz przynieść gościom wyrównanie. Według naszych zegarków tutaj jeszcze przed godziną 18 rozpoczyna się właśnie druga połowa w spotkaniu Skry Częstochowa ze Stalą Stalowa Wola. Dobrego oglądania Skry. Przedstawiciela Skry będę miał jutro, no a teraz goście wyrównują, no i mają powody do zadowolenia. Wolny, krótko rozegrany, teraz nie zorientowali się gospodarze do końca w tym stałym fragmencie, jeszcze na raty, no i teraz poprzeczka ratuje Skrę, więc można spodziewać się takiego dośrodkowania właśnie na któregoś z tych wysokich graczy. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wykończone. Znowu tam próbował Mroziński. Ciekawe spotkanie GKS Bełchatów z rozwojem Katowica, więc także w Bełchatowie będzie gości drużyna z dołu, a teraz rzut karny i 2-1 prowadzi Stal Stalowa Wola. Krzysztof Napora dośrodkowuje, no, Skra 3 punkty na koncie, 3 tego dorobku w meczu 9 kolejki nie powiększy, teraz ma okazję, no i częstochowianie się cieszą, bo w tym momencie wyrównują wynik meczu. Chyba wszyscy tutaj chcieli zgarnięcia 3 punktów, jeszcze jedna próba, no i teraz wyskoczył najwyżej w tej sytuacji Damian Nowak, nie bywał, no ale teraz kto wie, no i mamy bramkę, bramkę chyba na wagę 3 punktów, goście rzucają się do odrabiania tej straty. Jeszcze gwizdek, ale to już jest gwizdek kończący to spotkanie. Skra Częstochowa wygrywa u siebie po raz drugi w tym sezonie.